Witajcie, druga zasiadka na Smolnie w tym roku. Tym razem pomost główny. Jest końcówka czerwca. Teoretycznie ryby potarle, ale zrobiło się bardzo gorąco. No i na razie nie dzieje się absolutnie nic. Zestawy w wodzie. W założeniu ten film będzie raczej krótki. O samym łowisku sporo już opowiedziałem w poprzednim filmie. Więc tutaj ewentualnie troszeczkę o samym stanowisku, bo jestem na innym stanowisku. Tym razem jest ze mną Tadeusz, nie Leszek. No próbujemy powalczyć. No i będziemy wam relacjonować, jeżeli uda się coś złowić. Parę dni posiedzimy, więc liczę, że jakaś ryba wystąpi w tym filmie. Aha. To nie jest katran synaps neon. Tak jakby ktoś pytał. Dzień dobry. Przed nami efekty pierwszej nocki. Tadziu, pokaż co tam masz. Jeszcze nie, jeszcze za wcześnie. Wypoczął po noc, w nocy, odpoczął, wyspał się chłopak. I może będzie gotowy, chociaż wątpię. Chodź tej płetwy skrzelowej nie przycisnąć. Fajnie ci się wbiło, ale pusty worek jest, także on generalnie za dużo nie pobierał pokarmu w nocy. Albo zaczął pobierać i trafił. No, że od razu zaczął. Od razu trafił z twojej kulki. Na kuleczkę. Tak, hopa. Hopa. Dobra, jest. Hopa. Jest. To jest koło dyszki, nie? Tak, ten ma dychacza. Pierwsza moja ryba smoleńska. Gratulujemy. Dobra. Jak widać. Tak, chodź tu jeszcze. Ładnie. Ciężko ci się z tobą robić zdjęcie, ale możesz iść do woreczka i pływaj spokojnie sobie dalej. Dobra, wypuszczamy. Od razu w głębsze rejony. Ale podobnie jak na Miłoszewie, wcale od pomostów nie chcę odpływać, tylko kombinuję. Bo wiedzą, że tu dobrze karmią. Aha. Dobrze, no. I to by było... No nie, to by nie było wcale na tyle. Masz ją? I mamy, tak, mamy kolejną rybę, ta bardzo szybko wraca do wody. Opa. No. Opa. Ile? 23? 23 równo ma. No. O, ci pomożesz, bo sam jej nie dam rady. Pięknie, gratulacje, kurwa, zajebiście. Druga. Dobra. Ale kręć jak odpływa. Czarek, kręcisz nas cały czas. A, kręcę, to ja nie wiedziałem, dobra. No, oj, pola jest i tego, tak. Wszystko jest, dobra. Już odpływamy. Odpływamy. O! Dobra, poszła. Długo nie było. Proszę. Gratulation. Witam nas. No to co? Tadziu ma to, po co przyjechał. Teraz kolej na mnie. Dwie rybki, tak w odstępach chyba godziny mniej więcej.
Pierwsza taki standard, druga no naprawdę konkret. Oczywiście no nie bardzo jest jak pokazać, to są emocje, to jest ciemno, to jest też jakaś tam troska o bezpieczeństwo tej ryby, więc nie ma za bardzo opcji, żeby nagrać taką akcję. Ryba wplątała się w trzciny, ja o tej dużej oczywiście mówię, o tej większej. Gdzieś tam trochę była akcja z pontonem i tak dalej, no dobrze, że zakończona tym, że ryba bezpiecznie wylądowała w podbieraku. Jesteśmy po śniadaniu, wypoczywamy. Tadeusz jest jakby już nałowiony, więc nawet tych wędek dwóch, na które złowił, gdzieś tam nie wywoził. Zakładamy, że pogoda jaka jest powoduje, że te brania będą raczej w nocy, więc przed wieczorem sobie tam sprawdzimy zestawy, przewieziemy. No moje trzy jakoś nie dały brania, nie dały ryby, więc leżą sobie od wczoraj tak jak leżą i poleżą do wieczora. Jest bardzo ciepło, jest upalnie, ale wieje. To jest taka dosyć nietypowa sprawa, bo wieje, ale nie obniża specjalnie temperatury. Oczywiście siedzi się dużo przyjemniej niż w takim stojącym powietrzu. No co? Czekamy co dalej, to jakby nie patrzeć, cały czas jest dopiero początek zasiadki. Osiem godzin za nami. Bilans na razie jest taki, że Tadziu ma 4 ryby, 10 i 23 kilo, dwie nieważone, wypuszczone w podbieraku, 8-10 na oko, a ja mam dwie spinki. Bywa i tak. Pierwszy raz w życiu chyba zniechęcony zupełnie. Udałem się tam, gdzie król chodzi piechotą, nie zabierając ze sobą centralki. No i jak przyszedłem, Tadziu stał na pomoście z moją wędką i mówi, no gdzie ty jesteś? Niestety ryba była już w trzcinach. Wypięła się, no wygrała. Nie spodziewając się zupełnie, godzinę później branie mniej więcej z tego samego miejsca. Hol jak hol. Z dużej odległości trudno ocenić ryby tutaj waleczne. No i spięła się przy pomoście. Może błąd jakiś techniczny. Może jest tak, że po prostu była lepsza. Trudno mi ocenić. Walczymy dalej. Byłem przekonany, że być może trzeba troszeczkę coś zmienić, bo tam, gdzie mam wywiezione zestawy, mniej więcej tam, o, jest raczej płytsza woda. Być może ze względu na upały ryby gdzieś siedzą na głębszej. Tam po prawej stronie, gdzie łowi Tadeusz, jest ostrzejszy spad, więc zestawy Tadzia leżą troszeczkę głębiej, takie mam wrażenie. Dokładnie tego nawet nie sprawdzaliśmy ze względu na upał. No przyznajemy się bez bicia, że te wywózki były takie trochę, no takie niechlujne nawet można powiedzieć, no ale efekty są. I tak właśnie myślałem, żeby może przenieść się trochę bardziej na środek, na głębszą wodę, ale skoro tam, gdzie zacząłem łowić, były jednak dwa brania, to myślę, że należy kontynuować, łowić swoje, jak to się mówi. Te dwie wędki, które dzisiaj się odezwały, są w tej chwili wyrzucone po prostu tak z ręki. Nie sposób w tej chwili wozić, czy to modelem, czy to pontonem, no jest strasznie gorąco. Więc
do wieczora musi sobie wszystko poczekać w takiej formie, jak jest. Wieczorem mamy zamiar tak trochę uczciwiej w końcu podejść do tych wywózek, czyli trochę posądować dno, czy to modelem, czy to dipperem, to się jeszcze okaże. Ładujemy silnik ładujemy akumulator do silnika, do pontonu, także będzie możliwość tam dokładniejszego spenetrowania miejscówek. I co, tak jak mówiłem, nie będę specjalnie rozgadywał się w tym filmie o Smolnie jako takim, jako całości, bo w poprzednim filmie sporo powiedziałem, natomiast może jeszcze po prostu pokażę stanowisko tutaj, tak zwany pomost główny. To jest dosyć duży pomost, gdzie spokojnie może łowić dwóch wędkarzy. Nie ma problemu, żeby na przykład trzeci sobie łowił ze środka. W zasadzie oficjalnie stanowisko dwuosobowe, ale w trzech spokojnie można się tu pogodzić. Tutaj takie malutkie jednoosobowe stanowisko zwane bobrowe. Tam jest mały kawałek wody do obłowienia, ale fajny, taka zatoczka tam jest. No i zależnie od tego, czy ktoś jest, czy nie ma, no to trzeba się tutaj dogadać co do granicy, ale z tym nigdy nie ma jakiegoś tam problemu. Generalnie jezioro jest bardzo duże, więc starczy miejsca dla wszystkich, bo stanowisk jest mało. Duży namiot do dyspozycji, wiata, i teraz pod tą wiatą w zasadzie przebywamy, bo jest tak gorąco, że w namiocie nie można wysiedzieć. I tam przenieśliśmy się i z wiązaniem przyponów, i z mieszaniem zanęt, i z gotowaniem. W namiocie w zasadzie tylko śpimy. Tu w akcji atomowa przyczepa Tadeusza z czterema panelami słonecznymi. Pogoda jest taka, jaka jest, więc prądu nam nie zabraknie. Mamy prądu dużo za dużo. A dzięki temu możemy spokojnie sobie pływać pontonem na silniku. No dobra, to by było chwilowo na tyle. Mam nadzieję, że uda mi się pokazać wam jakąś rybę złowioną przeze mnie. Korzystając z tego, że naładował się w pełni akumulator od pontonu, zabieram was na małą wycieczkę brzegiem jeziora Smolno. Oczywiście nie całym brzegiem. Popłyniemy sobie tylko mniej więcej po tym kawałku, po którym ja łowię, i przepłyniemy przez stanowisko należące do pomostu bobrowego, bo akurat nikogo nie ma, więc spokojnie można sobie tutaj, tutaj może pokażę, tak wygląda z bliska to stanowisko. Nie wiem, czy to było widać. Pierwszy raz kręcę z płynącego pontonu. Na chwilę zaszła jakaś taka chmura na słońce i wydawało się, że będzie chłodniej. Postanowiłem się ruszyć, niestety znowu jest upał, no ale popłyniemy. Myślę, że można spróbować trochę szybciej. Ta mała zatoczka należy normalnie do pomostu
bobrowego, jeżeli nie ma na nim nikogo, można łowić tutaj również z pomostu głównego. A Tadeusz na pomoście bawi się dronem, no cóż. Jest 22:30. Przed nami trzecia nocka. Krótki film o zabijaniu karpia. No i będę musiał przez niego montować. No co za... No. Jest trzecia rano. Miałem pobudkę. Jest mój pierwszy karp tej zasiadki. Nie jest za duży. Jeszcze go nie ważyliśmy, zważymy, to gdzieś tam potem dokleję info. Ładnie wybarwiony. O! I silny. Musiałem po wariata płynąć w trzciny. No cóż, takie życie. No to i dla mnie zasiadka. Mam nadzieję, że dopiero się zaczyna. 8:93, odjąć worek. Dobra. Tadziu, trzymaj i kręć. Leci nagrywanie. Leci. Leci. Dobra. A ja wypuszczę dziadka. No niestety nie dziadka, ale... Będzie kiedyś dziadkiem. Będzie kiedyś dziadkiem, tak. Jednak go nie zjemy. Jednak nie. No. O.
jesteśmy po ostrej burzy. W nocy lało naprawdę grubo, wszystko jest mokre. Niestety to załamanie pogody nie dało nam żadnej ryby. Oprócz jednego leszcza, który był na tyle uprzejmy, że sam wyhaczył się przy pomoście. Straty niewielkie. Coś tam smokło, ale bez tragedii. Walczymy dalej. Będziemy dzisiaj pewnie przewozić zestawy po południu albo wieczorem. Jeszcze 48 godzin zasiadki. Dobra, teraz nic nie opowiadaj o zabijaniu karpi. Ale możesz być. Jest przedostatni poranek naszej zasiadki na Smolnie. Dwa brania jednocześnie. O tym pogadam kiedy indziej. Jedna ryba wygrała. Druga postanowiła nas odwiedzić. Jeszcze nieważona. Dokleję informacje na ten temat później. A, Tadziu, broszkę miał, patrz, przy okazji. Broszkę. No, czyjś zestaw. Tak, wiem, już obejrzałem, wiem jak wygląda ten filmik z rybą. Obciąłem sobie głowę, on tak w ten sposób mniej więcej. No bywa, no emocje kręciłem to sam ze statywu. Merytorycznie nie tracicie nic. Dwie ryby w odstępie, nie wiem, minuty może. Kiedy jedną holowałem, odezwał się sygnalizator na drugiej wędce i tu były zestawy położone jakieś, nie wiem, ze 120-130 metrów od siebie, więc to na pewno nie była para ryb żerująca razem, to są zupełnie niezależnie odbywające się tematy, a jednak równocześnie. Ja już o tym mówiłem, ryby żerują razem. Jak to jest, dlaczego tak jest? Tego nie jestem w stanie stwierdzić. No dobrze, że dwa brania. Pierwsza niestety wygrała przy samym pomoście. Tak się zastanawiam, może jakiś błąd z mojej strony. Biorę to na klatę, chociaż hamulec nie był mocno dokręcony. No ciężko powiedzieć. Druga, którą Tadeusz pomógł przez moment holować, no bo ja byłem zajęty tą pierwszą, zaparkowała w trzcinach. Musiałem po nią płynąć, no i tam udało się już wygrać. Ryba wylądowała w podwiraku i w kołysce, co widzieliście. Obydwie złowione na dokładnie taki sam przypon i dokładnie takie same kulki. Ja przypon może pokażę. Wiem, że nie ma ostrości, ale to nie w tym rzecz. Przypon wykonany na miękkie plecionce. Przy okazji jeszcze co chciałem pokazać. Ryba miała tak zwaną broszkę. To się tam przy dokładniejszych oględzinach okazało. Taka pamiątka. I to jest dowód na to, że warto przykładać wagę do budowy zestawów, przyponów, bo szkoda jest stracić rybę w ten sposób. Tutaj prawdopodobnie komuś puściło na krętliku, bo tyle udało się z ryby, że tak brzydko powiem, odzyskać. Oczywiście to nie jest jakiś taki najgorszy z przykładów, bo to tego haczyka ryba w końcu by się pozbyła sama. I nic by się tam generalnie nie stało. Najgorzej jest, jeżeli zostałby ciężarek i na to trzeba zwracać uwagę, więc czyli połączenie żyłki głównej z ledkorem, tam musi być malutki węzeł,
bezpieczny klips do ciężarka. No, nie chcę się teraz rozgadywać za bardzo. Za 24 godziny będziemy się zwijać, a może już będziemy zwinięci nawet, bo jutro ma być straszny upał, więc jest taki plan, żeby zawijać się dosyć wcześnie rano. Dzisiaj ja będę musiał dwie wędki przewieźć. Tą środkową, na której nie było brania, chyba zostawię, bo te dwie kulki, które wyjąłem po 24 godzinach w dobrej, że tak powiem, kondycji. O, może jeszcze, jak to się mówi, z kronikarskiego obowiązku, na obydwu przyponach na włosie były bałwanki takie same. Kulka 18, kukurydza z fish fooda i podbite to popkiem Robin Redem, chyba z dynamita. Takie same zestawy i dały dwa brania, praktycznie jedno po drugim. No dobra, nie rozgaduję się, bo widzę, że gadam już ponad 5 minut, to jest podobno zdecydowanie za długo, żeby czyjeś skupienie utrzymać. Korzystając z możliwości, postanowiłem odwiedzić łowisko Mississippi, niedaleko, gdzie gospodarzami są ci sami przesympatyczni ludzie, co na Smolnie. Siedzi tu akurat Morales z rodziną. Ja Tadzia zostawiłem na kilka godzin, bo jest tam też Adam, który ewentualnie podbierze mu rybę. No idziemy obejrzeć łowisko Mississippi. No konkretnie jedno ze stanowisk. Jest trochę z górki. Dolny. To się nazywa pomost dolny. Namiocik, jakie znacie, pontonik. O, a to jest Morales. To jest Morales, wspominany wiele razy. Taki nieubrany troszeczkę. Nieubrany. Morales, Moralesowa, Moralesowe dzieci. Pomachajcie teleradio słuchaczom. Jeszcze Moralesowy pies gdzieś jest. Tak, woda jest. Woda jest piękna po prostu. Morales mówi, że walczy z leszczami. No takie uroki naturalnych wód. Jest elegancko. Julia, pomachasz widzom? O, super, super. Jak ci się podoba, powiedz, na Mississippi? Fajnie jest, tylko słabo działa prąd. Słabo działa prąd. No, prąd, którego nie ma, z reguły działa słabo. No ale tata robi co może, nie? Tata robi co może, panele nosi i tak dalej. No tak, no co to za wędkowanie bez laptopa, nie? No. Dobra, słuchajcie. Kończę tą krótką relację i siadam do herbatki, a potem wracam na Smolno. Jestem na pomoście bobrowym,
korzystając z okazji, że nikogo tu nie ma, kręciłem stąd timelapsa z naszą ostatnią wywózką i być może zostawię jeszcze tutaj na jakiś czas statyw i aparat, żeby coś tam jeszcze nakręcić. To nasza ostatnia wywózka, ostatnia noc przed nami. Generalnie jest ok, no kilka ryb wylądowało w kołysce, więc nie ma co narzekać. Oczywiście, jak zawsze, spinki bolą, no ale tak to już jest, taki karpiarski los. Oczywiście można rozkładać na czynniki pierwsze, a może przypona, może hamulec, a może kąt, a może to, a może tamto. No ale to jest najlepsza droga do psychiatryka, a niekoniecznie do poprawienia swoich wyników. Plan jest taki, żeby jutro wcześniej rano się ogarnąć, bo ma być jutro straszny upał, a urywanie na siłę kilku godzin jakby niewiele zmieni w skali takiej kilkudniowej, dłuższej zasiadki. No może jeszcze będziemy mieli pobudkę tej nocy, obyśmy mieli 6 zestawów w wodzie. No i co? No i tyle, no. Zobaczymy, co noc przyniesie. Siedzę pod wiatą na głównym pomoście, przy głównym pomoście. No i chyba się domyślacie, co to znaczy. Znaczy to, że zasiadka dobiegła końca. Był taki plan, żeby się zawinąć bardzo wcześnie rano, ale nam nie wyszedł. Ten plan był ze względu na przewidywany upał. Upału jakoś nie ma. Takie nastąpiło fajne ochłodzenie. Być może ryby ruszą. No trochę żal dupę ściska odjeżdżać, no ale trzeba. Fakt faktem, że jestem już zmęczony, bo siedzieliśmy tu tydzień. Co jest... No niby człowiek wypoczywa, ale jednak gdzieś tam też zaczyna ciągnąć do innych zajęć. Nocka ostatnia przyniosła jeszcze jedną rybę, która pokazała, kto tu rządzi. Jednego leszcza, który był uprzejmy wypiąć się w trakcie holu. No to w wypadku leszcza to akurat jest uprzejmość. Ryby tutaj są niesamowicie silne. Tadeusz, który pierwszy raz był na Smolnie, a karpiuje już 20 lat, stwierdził, że kilka takich ryb w życiu pamięta silnych jak tutaj. Jest to jakaś magia tej wody. Bilans jest taki, że na macie w sumie wylądowało tych ryb, nie wiem, 6, 7? Nie, no nie wiem teraz dokładnie. Nie jest to może jakoś tam bardzo istotne. Więcej połowił Tadeusz. Pewnie kwestia doświadczenia, może trochę szczęścia, bo akurat głębszą wodę wziął. Nieważne, to nie jest problem. Mi też udało się położyć dwie ryby w kołysce, a tak jak wspominałem, niedosyt jest, jeżeli wracamy o kiju. Ze Smolna o kiju jeszcze nie wróciłem. I niech tak zostanie. Co jeszcze? W filmie pojawia się trochę fajnych ujęć z drona. Nie jestem autorem tych ujęć. One są dzięki uprzejmości Adama, który był tu z nami towarzysko. Adam nie łowi. Adam, dziękuję, pozdrawiam. Miło było poznać. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz gdzieś tam będzie dane nam się spotkać. No i co? No pora do domu. Pora do domu. Do następnego razu.
Smolno. Byłem i będę wracał.